Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Do studia wszedł Paweł Bobowicz, Studio Kijów, choć jeszcze w Warszawie. Witaj, Pawle. Dzień dobry, Adrianie, dzień dobry, Jaśmino, dzień dobry Państwu. Masz rację, Studio Kijów, ale już niedługo wrócę do Kijowa, bo przypomnę, że miałem ruszyć jutro, ale ze względów też technicznych nasz pojazd trafił do serwisu. Zostajemy dzień dłużej i ruszamy w piątek, także mam nadzieję, że albo w piątek wieczorem, albo najdalej w sobotę w Kijowie już będę. Ja mogę tylko powiedzieć, że przed chwilą, przed programem przygotowując się, 4 razy po prostu drzwi otwierają się i zamykają. 4 razy wpuszczałem słuchaczy Radia Wnet, którzy pozdrawiali cię serdecznie, życzyli ci powodzenia i przynosili głównie lekarstwa i głównie puszki, czyli to, o co prosiłeś, ale potrzeby są dużo większe. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. To już będzie kolejny konwój i właściwie możemy mówić o tym, że dzięki Państwu zawieźliśmy na Ukrainę tony darów, głównie żywności, lekarstw, chemii gospodarczej, ale faktycznie zbieramy cały czas. W związku z tym, że opóźnia się nasz wyjazd, przedłużyliśmy też datę zbierania darów do jutra, do godziny 20. Zbieramy dary w naszej redakcji przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 79. I przypomnę, co zbieramy, to co Państwo przynosicie, czyli konserwy, zupki, chemia gospodarcza, tabletki do uzdatniania wody, lekarstwa przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, pampersy, jedzenie dla dzieci, batony energetyczne, powerbanki, mówiliśmy o tym, że potrzebujemy generatorów prądu i wydawało się, że to jest taka za duża prośba. Za duża prośba, ale już mamy informację. Nie ma za dużych. Tak, to już doskonale o tym wiemy, że nie ma za dużych prośb i Państwo, nasi słuchacze po prostu są wspaniali i rzeczywiście potrafią zrobić wszystko. Dostaliśmy informację, że taki generator prądu dostaniemy na ten wyjazd. Mamy kilka samochodów, którym będziemy się przemieszczać, więc tego miejsca jest sporo, dlatego zachęcam Państwa, jeżeli możecie jeszcze wspomóc ten wyjazd, przynieście te dary do jutra, do godziny 20. Jestem też i staram się być w redakcji, więc jest szansa, żeby może chwilę, dwa słowa przynajmniej porozmawiać i bezpośrednio, żebym Państwu przekazał podziękowania naszych ukraińskich przyjaciół, bo właściwie jesteśmy tutaj tylko pośrednikami. Ja jestem pośrednikiem w tym całym procesie, ale z wielką przyjemnością oczywiście też z Państwem rozmawiam. I może od razu powiem o tej kolejnej akcji, którą uruchamiamy. Już zapowiadałem, że tak będzie i rzeczywiście chyba stanie się to jutro. Chcemy pójść krok dalej, widząc to, co się dzieje, widząc te bestialstwa, widząc, jak działa armia Putina na Ukrainie, ale też w wyniku bezpośredniej prośby, która do nas wpłynęła ze strony właśnie żołnierzy ukraińskiej armii, będziemy zbierać środki finansowe na samochód, który chcemy przekazać żołnierzom, którzy walczą na Ukrainie, walczą przeciwko rosyjskiej agresji. Taki samochód chcemy kupić, potrzebujemy około 30 tysięcy złotych. Już właściwie nawet znaleźliśmy. To będzie samochód terenowy Nissan Navara i ten samochód pojedzie na Ukrainę. Uruchomimy w związku z tym zrzutkę i pewnie od jutra już Państwo będziecie mogli też, oczywiście jeżeli zechcecie, ale wesprzeć finansowo taki kolejny pomysł, bo musimy mieć świadomość i już wielokrotnie o tym też mówimy. Dzisiaj ukraińscy żołnierze są nie tylko obrońcami Ukrainy, ale są też naszymi obrońcami. I to, co robią, służy obronności nie tylko ich kraju, ale też obronie całej Europy, w tym Polski. Dlatego musimy im pomóc. I wydaje się, że Polska tutaj ten egzamin faktycznie zdaje. Zdajecie go wy. Opowiedz, Pawle, proszę kilka słów na temat logistyki tych konwojów humanitarnych, które wyjeżdżają. Tutaj u nas mówimy o kilku samochodach, ale można powiedzieć, że już od kilku tygodni w różnych fazach tej wojny. Teraz mówimy o takim pozornym spokoju, jeżeli chodzi o okolice Kijowa, ale już się mówi, że ten spokój jest pozorny, że te wojska na razie są wycofywane, żeby się przegrupować, znowu uderzyć. Powiedz, proszę, czy są jakieś specjalne przygotowania do takiej podróży? No bo przecież to też jest narażanie własnego życia. Czy to jest tak, że są wolontariusze, są chętni, wsiadacie w samochody i po prostu jedziecie? To znaczy, na pewno pierwsza sprawa to tak, opiera się wszystko na wolontariuszach, czyli na tych osobach, które są gotowe pojechać, które same uważają, że dadzą sobie radę. Dzisiaj droga do Kijowa wydaje się być drogą bezpieczną, ale nie dlatego, żeby w jakiś sposób zawyżać, podwyższać temperaturę i dramatyczne okoliczności, które temu mogą towarzyszyć, ale w kraju ogarniętym
wojną nie ma bezpiecznej drogi, czyli zawsze jest jakieś ryzyko i trzeba mieć świadomość, że oczywiście decydując się na taki wyjazd, jakieś ryzyko zawsze się ponosi, ale to nie jest takie ryzyko, które ponoszą mieszkańcy Ukrainy, którzy są w tych miejscach, gdzie cały czas spadają rosyjskie pociski. To nie jest poziom ryzyka ukraińskich żołnierzy, którzy w każdej chwili swoim życiem przecież ryzykują, broniąc Ukrainy. No to, co my robimy, to jest oczywiście w jakiś sposób racjonalne i staramy się, żeby było racjonalne i te nasze wyjazdy są maksymalnie, muszą być bezpieczne. Dostajemy informacje od naszych ukraińskich przyjaciół, czy trasy, którymi podróżujemy, są bezpieczne, czy tam nie może dojść do jakiegoś ataku i do tej pory udawało nam się omijać wszelkiego rodzaju zagrożenia. Oczywiście, jak docieraliśmy do Kijowa, byliśmy w Kijowie dwa razy w czasie tej ostrej fazy i spadały rakiety na Kijów w tym momencie, jak byliśmy tego świadkami i niektóre pociski rzeczywiście spadły bardzo, bardzo blisko. Zresztą też spadały rakiety blisko naszego mieszkania, naszego studia kijowskiego. Ale teraz jest bezpiecznie. Jedziemy do Kijowa, czyli jedziemy do tego miasta, które wydaje się, że w ciągu tych dni jednak pozostanie poza tym bezpośrednim rosyjskim uderzeniem. Rosjanie stamtąd się wycofali, zostali wyparci, bo to nie jest tak, że oni sami się wycofali. Pozostały tam oddziały, które jeszcze są, ale Ukraińcy dokonują takiej akcji, no, która ma ten teren całkowicie zabezpieczyć. Natomiast rzeczywiście coraz gorsza sytuacja jest na wschodzie i na południu Ukrainy, zgodnie zresztą z przewidywaniami. Rosjanie nie wycofali się z okolic Kijowa, tylko przerzucają swoich żołnierzy na kolejny odcinek frontu i wygląda na to tak, o tym świadczą dane wywiadowcze też zachodnie i te głosy, które płyną z Ukrainy, że po prostu przygotowują zmasowany atak w kierunku wschodnim, że tam będą próbowali odcinać i ciąć ten teren, odcinając kolejne formacje ukraińskie. No dramatyczna sytuacja jest cały czas w Mariupolu i na pewno Rosjanie będą chcieli przeprowadzić działania, które miałyby doprowadzić do upadku Azowa, który dzielnie walczy w Mariupolu i do tej pory skutecznie broni Mariupola, ale te warunki, które tam są, a przede wszystkim świadomość, że oprócz walczących żołnierzy jest też olbrzymia liczba cywilów, no jest przerażająca. To chyba Dmytro Kuleba mówił, że to, co widzieliśmy w Buczy, to jest straszne, ale spodziewamy się, że w Mariupolu może być jeszcze gorzej. Bucza, Irpin, Worzel to te miasta, miejscowości, które zostały pierwsze wyzwolone i od razu znaleziono tam dowody bestialstwa, okrucieństwa armii rosyjskiej, wojsk Putina, ale no, informacje dokładnie o takich samych barbarzyństwach dokonywanych w innych miejscach też do nas docierają i niestety to jest przerażające, ale można się spodziewać, że gdzie stanął but rosyjskiego żołnierza, tak właśnie wygląda to i te bestialstwa, morderstwa, gwałty, rabunki, to jest codzienność niestety całego obszaru, który jest okupowany, który dostał się w ręce rosyjskie. No, informacje z Mariupola są nieprawdopodobnie przerażające. Ostatnie informacje mówią o tym, że Rosjanie ściągnęli te mobilne krematoria, którymi się posługują od dawna. Przede wszystkim na Donbasie jeszcze w ciągu 8 lat tej wojny wykorzystywali takie mobilne krematoria do tego, żeby usuwać ciała rosyjskich żołnierzy. Ale teraz prawdopodobnie mają one służyć temu, żeby zacierać ślady swoich zbrodni dokonanych na mieszkańcach Mariupola. Przecież tam się mówi o tysiącach zabitych cywilów. Nikt nie jest w stanie tego na razie zweryfikować. I z wielkim prawdopodobieństwem Rosjanie będą chcieli ukryć skalę swojej zbrodni, tak jak bezczelnie kłamiąc próbują przerzucić odpowiedzialność za śmierć, za rozstrzelanie ludzi w Buczy, w Irpiniu, próbują przerzucić na ukraińską armię, co jest w ogóle absurdem, bo proszę Państwa, przecież znowu znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że napadnięta Ukraina, Ukraina, która jest częściowo okupowana, musi udowadniać, że jest krajem, który nie popełnia zbrodni, broniąc swojego kraju, a Rosjanie cały czas twierdzą, że to Ukraińcy napadli na Federację Rosyjską. No w tym przekazie propagandowym, zresztą wystarczy posłuchać tych rozmów żołnierzy ze swoimi matkami, żonami i tak dalej, one są o tym przekonane, że to Ukraińcy napadli na rosyjskie terytorium. No tylko ja nie wiem, ukraińskie terytorium jest w Kijowie, w Buczy, w Irpiniu, to rosyjskie terytorium obejmuje ten teren, który okupuje dzisiaj rosyjska armia. Przecież to jest absurd, założenia to jest absurd. I oczywiście dobrze, że są te zdjęcia satelitarne, które w jakiś sposób dodatkowo udowadniają opinii publicznej, że to jest niemożliwe, ale z drugiej strony to jest w ogóle założenie. Czy w ogóle trzeba to kolejko dowadzić? No właśnie, to jest absurdalne, że Ukraińcy, napadnięcie Ukraińcy muszą
udowadniać swoją niewinność. No to w ogóle odwracamy tutaj całkowicie porządek świata i Federacji Rosyjskiej się to udaje, ale też udaje się w wyniku bezczelnych kłamstw, tkwienia w takiej obłudzie Niemiec, Francji. To są kraje, które Węgier, ale dzisiejsza ta wypowiedź Orbana i dotycząca ludobójstwa w Buczy, żebyśmy niekoniecznie wierzyli we wszystko, co widzimy przy takiej skali świadków, tego, z czym mamy do czynienia, no chyba każdy z nas słyszy, my z tymi ludźmi rozmawiamy, to naprawdę też no, są słowa, które mną wstrząsnęły, mi się nie chciało wierzyć. No też powinniśmy otworzyć oczy na politykę Orbana i na jego zachowania. Ja pamiętam tych ekspertów, którzy mówili, że ta jego polityka i zaostrzenie jego stanowiska w stosunku do Ukrainy jest niezbędne w czasie kampanii wyborczej. Już jest po kampanii wyborczej. Orban już wygrał, więc jeżeli miało być to tylko chwyt wyborczy, co też jest obrzydliwe i po prostu nie mieści się w głowie, to dzisiaj już powinien mówić inaczej, ale on dalej w to brnie. Zapowiedział, że będzie kupować rosyjski gaz za ruble. To jest tak naprawdę zdrada interesów Unii Europejskiej, to jest zdrada też interesów Polski. Każdy, kto dzisiaj współpracuje z Federacją Rosyjską, krajem, który nasz premier nazywa wprost krajem faszystowskim, krajem dyktatorskim, krajem odpowiedzialnym za ludobójstwo, no każdy, kto z nim współpracuje, staje się współwinny i nie może być naszym przyjacielem. Możemy sobie mówić różne rzeczy o historycznych uwarunkowaniach polsko-węgierskich, ale dzisiaj Węgry Orbana po prostu są współodpowiedzialne hodowaniu Putina, jego reżimu i tego, co się na Ukrainie dzieje. Powinniśmy po prostu przestać już z tymi takimi naszymi różowymi okularami, bo nie daj Panie Boże, no nie wpisujmy się w to, z czego będziemy później się wstydzić. Ja cały czas mam taką refleksję. Wielokrotnie, na pewno wszyscy się zastanawialiśmy nad tym, jak można było w czasie II wojny światowej nie widzieć tych mordów, nie widzieć skali dramatu, nie widzieć tego, co się dzieje. No można było, proszę Państwa, bo my dzisiaj właśnie w takiej machinie uczestniczymy. I albo będziemy wśród tych, którzy będą sprawiedliwi, o których kiedyś będzie mówiło się, że byli sprawiedliwymi, albo będziemy wśród zabójców i ich kolaborantów. I ja mam nadzieję, że polskie społeczeństwo, polski naród, czego Państwo też najlepszym jesteście dowodem, Państwa ofiarność, Państwa stosunek, absolutnie nigdy się na to nie zdecydujemy i nie staniemy po stronie zła. Jeżeli nawet ci, z którymi kiedyś współpracowaliśmy, dzisiaj przechodzą na stronę zła, no to jest ten moment i to jest ta krytyczna linia, której my przekroczyć nie możemy. Nazywajmy zło złem, dobro dobrem. Zaczęliśmy właśnie od tą rozmowę, od szerzenia dobra, więc jeszcze na koniec jakbyś mógł powiedzieć, bo przy twoim poprzednim wyjeździe wożenie darów, środków opatrunkowych, jedzenia to jest jedna rzecz, ale nie był to cel sam w sobie. Jak jest tym razem? Oczywiście kwestia przewiezienia darów to jest jeden z elementów, ważnych elementów naszego wyjazdu, ale z drugiej strony ja przecież cały czas jestem dziennikarzem, reporterem i ten cel informacyjny jest też bardzo ważny i on będzie realizowany. A jest też jeszcze jeden cel i tak jak poprzednio i to też Państwu bardzo za to serdecznie dziękuję. Przecież udało nam się wywieźć wiele osób i to z tych miast, które właśnie wtedy były pod rosyjską okupacją. Wywoziliśmy ludzi z Worzela, okupowanego Worzela, z Irpinia i teraz zapewne na tej drodze powrotnej też wyjadą z nami kobiety, być może kobiety z dziećmi, które po prostu nie chcą czy nie mogą dalej przebywać na tych terenach. Być może, jeżeli Państwo wiecie o takich potrzebach. No niestety nie jesteśmy w stanie na razie pojechać w inne okolice, więc raczej dotyczy to Kijowa i tych okolic. To na pewno możemy pomóc też w transporcie takich osób z powrotem do Polski. No i jeszcze raz powrócę do tego celu informacyjnego. Ja będę chciał dotrzeć do tych miejsc, które są dzisiaj na ustach całego świata. Też będę chciał być w tych miejscach, o których trzeba opowiedzieć. A ponieważ planuję pobyt teraz kilkudniowy na Ukrainie, kilkudniowy w Kijowie, być może tych relacji będzie więcej i więcej uda nam się opowiedzieć też naszymi oczami o tym, co tam się dzieje. Powiedział Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. Trzymamy kciuki, niedługo uruchamiamy zrzutkę. Jeszcze nie możemy powiedzieć pod jakim adresem. W każdym razie śledźcie Radio Wnet. I cóż, powodzenia, Pawle. Bardzo serdecznie dziękuję. Zrzutkę uruchomimy wkrótce, a jutro do godziny 20. Jeżeli Państwo chcecie się przyłączyć, zapraszamy do przeniesienia tych darów bezpośrednio do nas, do redakcji. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl
pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.